Dzień dobry, witam wszystkich miłośników historii znanych i nieznanych. Dzisiaj jestem w Użulanach, po litewsku Użulinis, gdzie 10 sierpnia 1874 roku urodził się przyszły prezydent Litwy Antanas Smetona. Litewski działacz niepodległościowy, członek Rady Litewskiej. Decyzją właśnie tej rady w kwietniu 1919 roku został pierwszym prezydentem Litwy, ale urząd ten pełnił zaledwie rok. Ponownie urząd prezydencki objął w 1926 roku i tym razem został nie tylko prezydentem, ale też dyktatorem autorytarnym. O tym i nie tylko o tym w dzisiejszym odcinku. Tomasz Bożerowski, zapraszam! Przyszły prezydent Litwy urodził się w malorolnej rodzinie Jonasa oraz Juliony Kartanaitę Smetonasów. Był ósmym dzieckiem z dziewięciorga. Tutaj w Użulanach nie było szkoły, dlatego Antanas musiał dochodzić do oddalonej szkoły w Towianach. Później dokształcał się w Lipawie, Wielkomierzu. Wszędzie miał daleko. Być może dlatego już jako prezydent, zadecydował, że tutaj w Użulanach ma stanąć szkoła początkowa, by dzieci z Użulan nie musiały chodzić do oddalonych Towian. Kontynuował później naukę w progimnazjum w Polądze, które zakończył w 1893 roku i rozpoczął naukę w gimnazjum w Jelgawie, jednak był wydalony z gimnazjum, ponieważ nie chciał odmawiać porannych pacierzy w języku rosyjskim. Wydalony z jednego gimnazjum, eksternistycznie ukończył inne w Petersburgu i dostał się na studia prawnicze na Carskim Uniwersytecie w Petersburgu. Między innymi tam poznał przyszłego premiera Litwy, Augustinasa Woldemarasa. Aktywnie udzielał się w litewskich towarzystwach studenckich i między innymi został wydalony z uniwersytetu za udział w buncie studenckim, jednak uparcie dążył do swojego celu i udało mu się zakończyć studia prawnicze. Powrócił tutaj do Litwy, pracował jako prawnik, pracował też w banku, a w grudniu 1905 roku brał czynny udział w słynnej wileńskiej konferencji, która przeszła do historii jako Wielki Sejm Wileński, gdzie zapadła decyzja, że Litwa musi dążyć do autonomii w składzie Imperium Rosyjskiego. Właśnie z początkiem I wojny światowej Smetona nie opuścił Litwy, pozostał tutaj i działał w ramach Litewskiego Towarzystwa Wspierania Ofiar Wojny. I to tutaj zapadła decyzja, że Litwa ma być niepodległa. Brał czynny udział w konferencjach zagranicznych w Brnie, w Lozannie, a jesienią 1917 roku przyczynił się do tego, że zwołano konferencję wileńską, która wyłoniła Radę Litewską, która później doprowadziła do niepodległości Litwy. Jesienią 1917 roku powołano Radę Litewską, na czele której stanął Antanas Smetona. Jaka była rola Smetony w funkcjonowaniu tej instytucji i jaką rolę on odegrał w odbudowaniu niepodległej Litwy? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukam w rozmowie z historykiem Litewskiego Instytutu Historii, doktorem Algimantasem Kasparowiciusem. W jakim celu jesienią 1917 roku powołano Radę Litewską? No, to było wienas, po prostas ir trumpas tikslas. Cel był chyba prosty – przywrócenie Litwie państwowości. Powiedziałbym, że kwestia przywrócenia państwa, pojawiła się po raz pierwszy w programie politycznym Litwy jeszcze w grudniu 1905 roku podczas Wielkiego Sejmu Wileńskiego, kiedy w obecnym gmachu Filharmonii Narodowej ponad 2000 posłów z całej Litwy podniosło po raz pierwszy kwestię autonomii politycznej. No właśnie, autonomia, a tu już mowa idzie o niepodległości, prawda?
Tak, ale między latami 1905 a 1917 dochodzi do jednego bardzo ważnego wydarzenia, mianowicie rozpoczyna się pierwsza wojna światowa. We wrześniu 1915 roku praktycznie całe terytorium Litwy zostaje zajęte przez niemiecką administrację wojskową oraz armię niemiecką. I taka zmiana władzy faktycznej, a nie legalnej, przyniosła litewskiej elicie politycznej nadzieję, że jest szansa i czas, aby wojnę rosyjsko-niemiecką wykorzystać do realizacji wyłącznie własnych interesów narodowych. Na czele Rady Litewskiej stanął Antanas Smetona. Dlaczego właśnie on? Odpowiedź kryje się w roku 1915 we wrześniu, kiedy działa tak zwane Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny, którego przewodniczącym był początkowo poseł do Dumy Rosyjskiej Martinas Iczas. Trzeba było podjąć wówczas decyzję, czy dotknięta wojną Rada, stowarzyszenie, powinno opuścić kraj wraz z wycofującą się armią rosyjską, czy też pozostać na Litwie. W społeczeństwie toczyły się dyskusje, które w zasadzie podzieliły je na pół. Iczas wraz z prorosyjskim skrzydłem społeczeństwa wycofał się do Sankt Petersburga. Wycofał się w głąb Rosji wraz z dużą częścią litewskich uchodźców wojennych. Smetona zaś mówił, że będzie zabiegał o państwowość Litwy i spróbuje porozmawiać z Niemcami, a on i połowa Rady pozostaną w Wilnie. Ta druga połowa Rady wybrała go na przewodniczącego towarzystwa. Mając stanowisko i pozycję, cel był jasny: zabiegać o niepodległość, wykorzystując do tego Niemcy. No właśnie, orientacja u Smetony jest proniemiecka. Dlaczego on tak mocno stawiał właśnie na Niemcy? Orientacja Smetony nie jest proniemiecka. Orientacja Smetony jest prolitewska. I próbował on prowadzić w taki sposób politykę, opierając się na Niemcach, by dążyć do niepodległości. Myślę, że w tym miejscu Smetona podąża, jak sądzę, ścieżką programu politycznego Józefa Piłsudskiego, bo Piłsudski też w ciągu 14-15 lat stworzył legiony z Austriakami i Niemcami oraz walczył z tym samym imperium carskim. Wcale nie był proniemiecki, tylko zwyczajnie zabiegał o interes narodowy Polski, odnowę państwa. Podobnie Smetona działał na miarę swoich możliwości w tamtym czasie. Jednak po grudniowym akcie 1917 roku Rada faktycznie przestaje funkcjonować. Nie wszyscy zgodzili się na to, że Litwa ma być w sojuszu z Niemcami. Akt niepodległości z 11 grudnia 1917 roku, rozpatrywany w świetle prawa międzynarodowego, był w zasadzie pełnoprawną deklaracją niepodległości ze wszystkimi konsekwencjami, jakie z niej wynikają. Drugi akapit, w którym mowa była o tych czterech konwencjach, a także wiecznej przyjaźni Unii z Niemcami, był w praktyce wewnętrzną decyzją polityczną, która w żaden sposób nie kwestionowała pryncypialnej państwowości Litwy. Kiedy uchwalono akt z 11 grudnia, uzgodniono z administracją niemiecką w Berlinie, że w ciągu 2 tygodni Niemcy uznają niepodległość Litwy. Niemcy ociągali się przez 2 miesiące. W Radzie rosło niezadowolenie, więc został przyjęty akt niepodległości 16 lutego 1918 roku, co wywołało poruszenie wśród Niemców i praktycznie po przyjęciu tego dokumentu 23 marca 1918 cesarz Wilhelm II ostatecznie uznał niepodległość Litwy, ale nie według aktu z 16 lutego, tylko z 11 grudnia. To on właśnie zostaje pierwszym prezydentem Litwy, ale dopiero w kwietniu 1919 roku. Dlaczego tak późno? Smetona jest osobą, która praktycznie wynegocjowała od Niemców pożyczkę w wysokości 100 milionów marek, ponieważ żaden inny kraj europejski, ani Brytyjczycy, ani Francuzi, ani Włosi, ani też inne państwa nie zgodziły się na pożyczenie Litwie jakichkolwiek pieniędzy. Zrobili to jedynie Niemcy i tylko z podpisem Smetony. W tym miejscu znowu wspomniano Smetonę, który wówczas przebywał w Szwecji, gdzie dbał o zaopatrzenie armii litewskiej
amunicję, buty i tym podobne. Starał się też zdobyć amunicję z amerykańskich magazynów i w tym celu prowadził korespondencję z dysydentami. No i w tamtym czasie Smetona zostaje poproszony o powrót do Kowna, gdzie otrzymuje propozycję zostania prezydentem państwa. Po przegranych wyborach do Sejmu Ustawodawczego Antanas Smetona poświęcał się pracy akademickiej, także redagował pisma Tauta, Lietuvis, ale nie odszedł w zupełności od polityki przede wszystkim. Pozostawał prezesem Partii Postępu Narodowego, która od 1924 roku nazywała się Litewskim Związkiem Narodowców. W 1921 roku brał udział w pracy komisji, która negocjowała z Łotwą granice, a po przyłączeniu kraju klajpeckiego w 1923 roku do Litwy przez jakiś czas pełnił funkcję delegata rządu litewskiego na kraj klajpecki. W grudniu 1926 roku wojskowi dokonali przewrotu i to właśnie oni zaoferowali Smetonie objąć urząd prezydenta. Smetona przyjął ofertę i od grudnia 1926 roku do czerwca 1940 roku trwał okres rządów Smetony, który na Litwie jest nazywany Smetoninė Lietuva, czyli Litwa za Smetony. Z jednej strony to był okres rozwoju gospodarczego kraju, budowano fabryki, rozwijał się przemysł, rozbudowano miasta oraz miasteczka. Jednak z drugiej strony to był okres dyktatury. Przeciwników politycznych między innymi osadzano w specjalnym więzieniu w Worniach. Także dwukrotnie została zmieniona konstytucja w 1928 oraz 1938 roku i coraz to bardziej rozszerzano władzę prezydenta, a w 1936 roku przyjęto ustawę, która ograniczyła działalność związków, towarzystw oraz partii politycznych. Faktycznie jedyną legalnie działającą partią na Litwie w tym czasie to był Litewski Związek Narodowców. W 1934 roku z okazji 60. urodzin prezydent Antanas Smetona otrzymał w darze działkę tutaj w Użulanach, na której w latach 1935-1937 sformował oraz rozbudował zespół dworski, który między innymi możemy podziwiać i dzisiaj, bo działa tutaj Muzeum prezydenta Antanasa Smetony. Jednak okres rządów Antanasa Smetony zakończył się w czerwcu 1940 roku wraz z przyjęciem ultimatum Związku Sowieckiego, na mocy którego rozpoczęła się okupacja Litwy. Smetona początkowo uciekł do Rzeszy Niemieckiej. Później przeniósł się do Szwajcarii, aż ostatecznie w 1941 roku osiadł w Stanach Zjednoczonych w Cleveland. 9 stycznia 1944 roku zginął w czasie pożaru. Istnieje wersja, że pożar to była dywersja przygotowana przez Sowietów w celu usunięcia prezydenta Antanasa Smetony. Antanas Smetona, polityk, pierwszy prezydent odrodzonej Litwy i dyktator. Jednak w obliczu okupacji sowieckiej nie zdołał zmobilizować ani rządu, ani społeczeństwa do obrony. Jaka to jest pamięć o Smetonie? Odpowiedzi na to pytanie będę szukał w rozmowie z profesorem Wydziału Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego, doktorem Andriusem Wojśnisem. Czy pamięć o
prezydencie. Antanasie Smetonie jest łatwym czy raczej trudnym dziedzictwem? Myślę, że teraz łatwiej jest zrozumieć i ocenić dziedzictwo Smetony, bo zmieniły się czasy, zmieniły się pokolenia. O ile 20 czy 30 lat temu było bardziej wyczulone podejście do wszelkiej krytyki prezydenta Smetony, to teraz możemy ocenić go, przynajmniej mam taką nadzieję, dużo bardziej obiektywnie. I niekoniecznie musimy upiększać przeszłość, co zdarzało się wcześniej. Za czasów Smetony działa cenzura. Smetona ogranicza działalność różnych towarzystw. Jak dzisiaj oceniamy to? Nie tylko ogranicza działalność, ale w ogóle ogranicza funkcjonowanie ugrupowań, z wyjątkiem pozostawienia aktywnej tylko jednej partii. To bardzo ważne, bo doprowadziło to do tego, że nawet za publiczną krytykę ludzi należących do prawicy stosowano areszt, więzienia, dokąd trafiali nie tylko członkowie partii chrześcijańsko-demokratycznej, ale ogólnie ludzie prawicy. To właśnie te fakty, począwszy na przykład od profesora Dovidaitisa i innych osób, mogą zaskakiwać współczesnego słuchacza, bowiem utarło się, że jeśli ktoś był prześladowany i trafiał do więzienia, to na pewno musiał być komunistą. To nie była prawda. I tu rzeczywiście powinniśmy dostrzec, jak kształtowała się wówczas debata publiczna w warunkach cenzury. Można nawet założyć, że Litwa ze względu na tak duże jej zawężenie była wyjątkiem w Europie. Krajem, który przyjął 3 ultimata bez żadnej dyskusji publicznej czy bez większych debat w parlamencie. Chodzi o lata 1938, 1939 i 1940. Te rzeczy w zasadzie nie nakładały na członków rządu przyjęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności, a nie tylko urzędnika, który był na stanowisku prezydenta. Zatem ocena Antanasa Smetony z jednej strony jest słuszna, gdy mówimy o latach 1918-1919 oraz jego działalności konspiracyjnej w młodości, gdy się uczył, a później był prawnikiem. Nie sądzę jednak, że musimy akceptować pewne wyróżnienia cenzury, bo jeśli mówimy o prawdziwym przywództwie, jakiego w historii oczekujemy od znanych postaci, to w późniejszym czasie, podczas prezydentury Antanasa Smetony, było właśnie charakterystyczne zawężenie debaty publicznej, utrudnianie jej, ustanowienie cenzury i wreszcie upadek państwa. Tak, ale i obozy dla tych, którzy byli po innej stronie barykad politycznych, prawda? Jak pan ocenia wypowiedź profesora Bumblauskasa, który powiedział, że jeżeli chcemy upamiętnić Smetonę, to najwyżej możemy na jego cześć nazwać dróżkę w Kibartach, która prowadzi do Prus Wschodnich i którą właśnie uciekł Smetona z Litwy? Ja się nie zgadzam z profesorem Bumblauskasem. Przede wszystkim dlatego, że jest to mit stworzony przez samych bolszewików od pierwszych dni okupacji Litwy, którzy tworzyli karykaturę prezydenta Smetony i drukowali te obrazki, na których biegnie on na zachód przez strumyk. Sprawa upamiętnienia jest naprawdę bardzo poważną kwestią i sugerowałbym nie naśmiewać się z postaci politycznych, tylko oceniać ich obiektywnie, a także przyjrzeć się, czy w naszym środowisku nie ma odpowiednich narzędzi czy miejsc do upamiętnienia właśnie Antanasa Smetony. Mówię o rzeczach, nazwach, tytułach, począwszy od tablic pamiątkowych, nazw ulic, pomnika w Kownie, pomnika w innych miejscach, na przykład w majątku Ukmergie, nawet po takie nazwy jak Smetoniszka Gira, czyli kwas chlebowy Smetony, czy masło Smetoniszkas. Myślę, że pamięć o Antanasie Smetonie jest powszechna w literaturze, w dokumentach i różnych dyskusjach publicznych. Cóż, chyba jesteśmy w stanie zrozumieć, jaki to był czas, a nawet ocenić jego odejście nie tyle krytycznie, ile obiektywnie, słusznie rozumiejąc, że to, co stało się w rzeczywistości, było katastrofalnym upadkiem państwa. Mało prawdopodobne jest, aby prezydent Antanas Smetona przysłużył się w jakikolwiek sposób Litwie, gdyby pozostał w swojej siedzibie w Kownie. Jego odejście w tym przypadku prawdopodobnie zdenerwowało okupantów bardziej, niż bylibyśmy w stanie skrytykować lub uzasadnić to odejście. Myślę, że dla nas ważniejsza jest ocena, dlaczego tak się stało i co w ogóle wydarzyło się przed 1945 rokiem.
Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był nie tylko interesującą podróżą w czasie, ale przede wszystkim przybliżył Państwu biografię pierwszego prezydenta Litwy Antanasa Smetony. Na dzisiaj tyle. I już zapraszam Państwa na kolejny odcinek programu z historią na ty, a także zachęcam do śledzenia profilu programu w mediach społecznościowych. Do spotkania na kolejnych szlakach historii znanych i nieznanych.